subskrybuj kanał Biała Gwiazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco. Dzień dobry, niedobry, podcast Biała Gwiazda pod lupą. Jest z nami dzisiaj były reprezentant Polski, były piłkarz Wisły Kraków, Śląska Wrocław i Legii Warszawa, Krzysztof Mączyński. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. To pierwsze pytanie, Krzysztofie, czy ty już wróciłeś do Krakowa, czy jeszcze we Wrocławiu przebywasz? Nie, do 23 siedzimy we Wrocławiu, bo rok szkolny się kończy i nasze dziecko musi ukończyć po prostu szkołę, także po 23 się wybieramy w okolice Krakowa, więc wracamy na swoje. Okolice Krakowa, czyli tam między innymi, gdzie jest kopalnia? Pod Wieliczką, tak. Okej. No właśnie, to skoro o Krakowie mowa, to pytanie, czy ty oglądałeś jakieś spotkania Wisły w tym sezonie, w pierwszej lidze? Co zdarzyło się, że kilka spotkań oglądałem, zwłaszcza te końcowe, bo to się ważyło gdzieś tam, bardzo dużą wagę miały. No niestety szkoda, że taki klub jak Wisła Kraków kolejny sezon musi spędzić w pierwszej lidze. Dlaczego? Bo jest tam trener Radek Sobolewski, któremu kibicuję od początku jego pracy jako trenera. Są odpowiedni ludzie w tym momencie w klubie, którzy starają się tak naprawdę wyciągnąć Wisłę, bo Wisła no nie może być w pierwszej lidze, umówmy się. Także kilka tych spotkań oglądałem, ale jakiejś tam dużej wagi na tą pierwszą ligę nie zwracałem. Jakoś nie interesuje mnie ta pierwsza liga i bardziej jednak te mecze ekstraklasy. No Wisła musi wszystko zrobić, żeby awansować po prostu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Ale mówię, że oglądałeś te ostatnie spotkania Wisły w pierwszej lidze, to co według ciebie zawiodło? Bo bardzo dużo opinii było takich, że właśnie, że trener Sobolewski zawiódł chociażby w meczu z Puszczą. Ty się z tym zgadzasz? Wiesz co, Wisła ma bardzo wymagających kibiców, nie? Jest, grając we Wiśle, to tam jest ogromna presja, umówmy się. No jednak otoczka tych kibiców, którzy w bardzo dużej liczbie przychodzą i wspierają, to nie każdy tak naprawdę daje sobie radę emocjonalnie, bo my jako zawodnicy tak naprawdę możemy wam powiedzieć, że czasami to, że przyjdzie cały stadion, nie oznacza to, że poniesie tych piłkarzy, bo to ciąży, oni wychodzą, wiesz, widzą reakcję trybun, każde niepowodzenie jest inaczej traktowane, każde powodzenie w samych superlatywach. No, mówmy się, to jest Wisła Kraków, gdzie w pierwszej lidze, no to jest sama przyjemność ograć Wisłę Kraków, no bo jednak jest ogromną marką i każdy tak naprawdę będzie się przygotowywał pod te spotkanie. Natomiast tak jak mówię, no ogromna presja na nich ciążyła i to było widać, bo ja się nie spodziewałem, że Wisła po prostu u siebie będzie przegrywała w najważniejszym momencie, gdzie od pracy Radka Sobolskiego, od przyjścia tak naprawdę zrobił kapitalną robotę, bo to nie jest problem, że Radek Sobolewski nie awansował, tylko problemem była ta pierwsza runda, gdzie tam Wisła się wywaliła i Radek zrobił wszystko, co mógł, ale w tym najważniejszym momencie no jednak zdecydowanie presja tych zawodników nie była na tym poziomie, którym powinna być. A to nie jest tak, że trener powinien też tych piłkarzy jakoś przygotować na tą presję, która im towarzyszy, no bo nie oszukujmy się, teraz Wisła będzie miała do dyspozycji już cały stadion, remont się skończył i tych kibiców może być częściej po 20 tysięcy na stadionie, więc tutaj trener Sobolewski ma dużo do zrobienia pod względem mentalnym. No i właśnie, może nie trener, bo trenerem nie byłeś nigdy, ale jak piłkarz powinien się przygotować do takiej części sezonu, czy do takiego spotkania, gdzie jest po prostu tylu kibiców, no bo jednak ta psychika odgrywa dużą rolę w futbolu. Wiesz co, Radek od początku, z tego co pamiętam, jak były tam transfery chyba robione, na samym początku chyba powiedział wprost, że do Wisły powinni przyjść zawodnicy, którzy poradzą sobie mentalnie tak naprawdę. Ja myślę, że Radek jest na tyle charakternym gościem, który no próbował się w jakiś sposób na nich wpłynąć, ale to umówmy się, jest grupa 25 różnych ludzi z różnych jakby tam części świata i tak dalej i wpłynąć na każdego z osobna to jest naprawdę ciężko i to też tak ciężko się przygotować z dnia na dzień. No, wiadomo, no tutaj na nich ciążyło ogromne ciśnienie, no ci kibice sobie nie wyobrażali tak naprawdę, że Wisła nie wróci do ekstraklasy. Także ciężko powiedzieć, no mówię, no każdy
To są lata praktyki tak naprawdę. To są lata, nie wiem, gry na najwyższych poziomach, na najwyższych jakichś tam, nie wiem, meczach związanych z presją. Nie każdy widocznie miał dotychczas gdzieś tam możliwość pewnie takich spotkań i gdzieś te nogi się ugięły w tym najważniejszym momencie. Ja byłem przerażony w tym ostatnim meczu stałymi fragmentami. Ja pierwsze co to zwróciłem uwagę na stałe fragmenty gry przeciwnika, gdzie Wisła kompletnie nie była przygotowana na to. I myślę, że to nie jest tylko moja opinia, ale to się rzuciło, to aż raziło po prostu, że aż tak łatwo goście gdzieś tam dochodzili do tych sytuacji. I tym Wisła przegrała spotkanie tak naprawdę, bo Wisła się starała grać, ale w pierwszej lidze no to jednak tam trzeba troszkę więcej uwagi jakby na tą walkę gdzieś tam zwrócić, bo... No nie, no to jest takie moje spostrzeżenie z tego, co widziałem. To jeszcze tak ostatnie pytanie w kwestii tego barażu z Puszczą, bo Radosław Sobolewski miał do analizy 3 spotkania przed tym spotkaniem, bo miał mecz jeszcze za kadencji Jerzego Brzęczka, kiedy był w jego sztabie, był mecz pucharowy, kiedy już prowadził Wisłę i był ten mecz w Niepołomicach i zawsze Wisła traciła bramkę po rzutce, po stałym fragmencie gry. No i powiedz mi, jak to jest, że można mieć tyle do analizy i no tracić w ten sam sposób bramki. No to jednak to już wpada na konto trenera mimo wszystko. Ja znając Radka, 100% Radek poświęcił mnóstwo czasu na analizę, na te stałe fragmenty gry przeciwników. I czasami możesz to trenować nie wiadomo jak, ale trening, a mecz o mistrzostwo, czy o, nie wiem, czy o awans, czy o cokolwiek, to jest zupełnie... To już zawodnik musi tak naprawdę nad tym panować. To już każdy z zawodników miał pewnie jakieś założenia w danym aspekcie tam spotkania do wykonania i to nie jest, że to trener popełnił błąd, bo trener ich na pewno przygotował, tylko niech każdy z tych zawodników bierze odpowiedzialność na siebie, bo tak naprawdę my zawodnicy decydujemy o tym, co tak naprawdę w danym momencie na boisku będziemy robić. No ale całą odpowiedzialność na siebie wziął trener Sobolewski, bo na konferencji przeprosił i powiedział, że zawiódł po prostu kibiców i no ogólnie wszystkich. Dobra, pociągnijmy temat Wisły, bo po to się tutaj spotkaliśmy, ale jeszcze temat ten sportowy. Ty już nie grasz w piłkę, bo rozmawialiśmy przed nagraniem. Natomiast gdyby Wisła ci zaproponowała kontrakt roczny, na przykład dzisiaj, kiedy jest Jarosław Kulewski, są inni ludzie, powiedziałeś, i byś grał dalej w piłkę, to ty byś się zdecydował na przejście do Wisły, czy jednak byś podziękował, bo może coś jeszcze w tobie siedzi, taka zadra w sercu? Powiem ci, że na chwilę obecną spędzam czas z rodziną, na chwilę obecną czekamy na zamknięcie roku szkolnego, spędzenia w końcu wakacji, w okresie takim normalnym wakacyjnym z dzieciakami. Nie, Wisła po spadku skontaktowała się, jeżeli chodzi o moją osobę, o powrót do Wisły, dokładnie. Nie podjęliśmy rozmów, szybko zakończyliśmy, także mnie obecnie nie interesuje żaden powrót do Wisły. A powrót? Kontynuacja kariery jeszcze cię interesuje, czy to już jest definitywny koniec twojej przygody z piłką? Wiesz co, oficjalnie nie zakończyłem jeszcze kariery piłkarskiej, natomiast rok temu, kiedy zostałem przesunięty do drużyny rezerwy Śląska Wrocław, tak naprawdę zakończyła się moja kariera piłkarska. Nie ukrywam, że plan był taki, żeby do 35 roku życia grać jakby na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w piłkę. Podpisałem kontrakt do 36 tak naprawdę ze Śląskiem, ale wydarzyło się to, co się wydarzyło i tak naprawdę przygotowuję się jakby już pod zakończenie tej przygody piłkarskiej. Ale siedzi w coś jeszcze w tobie takie wspomnienie niemiłe dotyczące tego, co się wydarzyło podczas ostatniej przygody z Wisłą, czy już to tak oddzieliłeś grubą kreską? Nie, ja to, co ja miałem, mówię, przy tym transferze, kiedy przechodziłem, to, co poczułem, przyjeżdżając na każdy mecz, to w barwach, nie wiem, Legii Śląska i tak dalej. Okej, gdzieś tam było w środku, gdzieś tam takie uczucie niefajne, że tak powiem, bo nie jest fajne, jak się skanduje, nie wiem, 20 000 ludzi, że cię nienawidzi i tak dalej. Nie mogę powiedzieć, że było fantastycznie i tak dalej, ale nie, ja jestem kibicem, byłem i będę. To, co ja mówię, to jest moja praca, którą właśnie kończę i dzisiaj przez pryzmat kibicowania, ja wychowałem się z Białą Gwiazdą i do końca będę jej kibicował, także
To, co mi tam na mnie ludzie pluli i wyzywali z taką nienawiścią, to tam naprawdę gdzieś tam jednym uchem, drugim wychodzi i tak starałem się podchodzić do sprawy. A co czułeś, jak przyjechałeś pierwszy raz w koszulce Legii na stadion Wisły i kibice mówiąc tak, no, żartobliwie przywitali cię w taki, a nie w inny sposób? Wiesz co, to już to, że ja przyjechałem na Raymonta, to tam się dużo rzeczy działo już przed, nie? Te otoczki, te plakaty w miastach, jakieś z Pinokiami, jakieś z różnymi tam jakieś rzeczy internetowe, jakieś memy, nie memy. Wiesz, to tak naprawdę w jakiś sposób cię śmieszyło, w drugi sposób gdzieś tam już się przygotowywałeś na to. Ja wyszedłem przed meczem, pamiętam jak dzisiaj, bo już przed meczem było chyba 30 tysięcy ludzi wtedy na meczu przed rozgrzewką i chciałem dostać to takie pierwsze uderzenie, wiesz, jak to przyjeżdża. Stanąłem na chyba 16 z Arkiem Jędrzejczykiem. Wtedy co się ludzie wypluli we mnie ten jad cały i tak dalej, to wiesz co, to ja dostałem, spłynęło, ten dreszcz takich, wiesz, takiej negatywnej emocji do szatni, puściło totalnie, na meczu już nie słyszałem nic i to jest, wiesz, nie słyszałem, no w cudzysłowie, ale każde później, każde gdzieś tam dotknięcie z piłką, gdzieś tam ci ludzie wywierali taką presję na to, uwierzcie mi, ale to jeszcze bardziej cię motywuje, że za wszelką cenę jeszcze bardziej chcesz udowodnić komuś, że ktoś myśli, że ci krzywdę robi, że ty, nie wiem, ugniesz nogi, nie pozbierasz się, że za chwilę o zmianę poprosisz. Nie, to cię jeszcze bardziej motywuje do tego. A jak mówię, ja wykonywałem swoją pracę i chciałem ją wykonać jak najlepiej. Naprawdę, to pierwsze uderzenie było takim najgorszym momentem, gdzie poczułeś to wszystko, a później już mówię, w trakcie meczu już spokój totalny. No mogli poczekać do rozpoczęcia spotkania, może by cię troszeczkę to... Na przyszłość może. A tak zupełnie szczerze, ty widziałeś, to nie był mem, to była taka grafika przed meczem właśnie Wisły z Legią, tym pierwszym, kiedy przyjechałeś na Raymonta, kiedy była ustawiona waga i poduszka bierności, czy tam szali bierności był cięższy od kilograma mąki. Nie wiem, widziałeś to? Widziałem, to dostawałem, przecież mam kolegów z Wisły, to sami podsyłali takie, wiesz, co się dzieje. Ale bolało cię to? Na przykład coś takiego, bo nie tak ludzie nie wiedzieli, jak było naprawdę, prawda? Boleć nie boli, wiesz, okej, może bardziej jako kibic, że jesteś tym kibicem Wisły, nie? Że wiesz, że ten i po prostu ta otoczka tych wszystkich ludzi tak, wiesz, w ciebie nagle uderza. Okej, ale to mówię, to takich tych memów, takich różnych gdzieś tam wiadomości, ja tam później chyba odcięłem internet jak odchodziłem, żeby właśnie tego nie denerwować się, bo gdzieś tam ja jestem osobą, wiesz, że gdzieś tam odpowie niepotrzebnie, gdzieś coś. No dokładnie, więc ja się odłączyłem kompletnie tego internetu i mówię, właśnie wtedy znajomi gdzieś tam podsyłali na różnych grupach takie memy, co się dzieje i tak dalej, ale no czy to gdzieś tam wpłynęło na moje życie, to nie sądzę. Przyjeżdżałem do Krakowa, to pochodząc po rynku, to większości ludzi, tych kibiców w prywatnych wiadomościach sobie bardziej zdjęcia robili, mniej więcej znali sytuację, jak to wszystko wygląda i ten, także mówię, to zupełnie życie internetowe, a życie takie prywatne, to dwie różne rzeczy. A były jakieś takie niemiłe sytuacje gdzieś tam na mieście, że ktoś cię spotkał albo, albo nie wiem, krzyczał do ciebie, obrażał cię? Nie mówię o stadionie, bo to jest zupełnie co innego, tak? To mówią, stadion to nie teatr. Nie, no raz czy dwa razy miałem, jadąc samochodem, miałem sytuację, że ktoś tam próbował coś tam zareagować, ale... Coś pod makro było, prawda? A to pod makro, to z moją rodziną jechałem, to ten gość by się nawet nie ośmieszał. To jest chyba ksywa kocy na tym, czy coś. Ale to opowiedz o tym, bo pewnie część ludzi tego nie wie. To właśnie chciałem przedstawić życie jakby internetowe, a życie takie prywatne, jak to wygląda. I jechałem z całą rodziną pod makro. Widziałem, wiesz, zwracam uwagę czasami na... Jechał gość z emblematami Wisły Wierności na ręce, jakieś chyba opaska czy coś, szyba spuszczona. I tak się minęliśmy, przejechaliśmy. Po czym coś tam chyba szepnął, ja po hamulcu, wsteczny. Puściłem szybę, pytam się, czy ma problem jakiś, nie wiem, bo tak chyba miałem wrażenie, że do mnie akurat. Nie, Krzysztof, tego my czekamy na ciebie, coś tam, ten transfer do Legii, czy nie chcesz wrócić, jakieś takie, wiesz, przyjemne rzeczy. Żona, dzieci z tyłu, po czym ja mówię, że nie ma tematu, jestem zadowolony, wszystko odjechałem. Później czytam na Twitterze, dość się wymądrzam, piszę, że spotkał Mączyńskiego pod tym, że przepraszał, że chce do Wisły wrócić. No wiesz, historia po prostu ten. Ja mu tam pisałem, no gdzieś tam w archiwum, jak gdzieś znalazł, to pewnie byś odszukał tą naszą rozmowę. Oczywiście, żeby się na nie wygłupiał, takie rzeczy po prostu, nie? No,
że moja żona po prostu do dzisiaj ma z niego taką pompę, że tak powiem, bo była świadkiem tego wszystkiego. I takich sytuacji było kilka. No. Ty chyba też masz fajną sytuację, nie? Rozmawialiśmy tak prywatnie i sam nawet chyba dostałeś ostatnią wiadomość. Jaką... Będzie o tym później. Czekajcie na to, moi drodzy, bo jest na co. Mówię, żebyście mieli świadomość, życie w internecie, a życie prywatne to są bardzo życie. To jeszcze opowiedz o tej sytuacji, kiedy wracałeś do Warszawy i cię policja zatrzymała. Bo... A właśnie, no i mówię, no to są takie rzeczy. No jadę autostradą, tam ja pracowałem w siódemką z Warszawy do Krakowa, bo tam często akurat jeździłem. Policja gdzieś tam zatrzymała, bo dostała zgłoszenia z drogi, ktoś mnie doszło, poznał, zgłosił na mnie, że bardzo nieprzepisowo i zagrażam życie na drodze ludziom. Policjanci już czekali, imię, nazwisko, wszystko wiedzieli sytuację, to było od razu gorąco po transferze, także potrafili ludzie dzwonić, żeby mnie policja gdzieś tam zatrzymywała i tak to mniej więcej wyglądało przez ten początek. Później już się uspokoiło, już nie było jakiejś sytuacji. Na mieście totalny, mówię, spokój, zdjęcia i kibice normalnie tam, także mówię, internet wiele ci pokaże rzeczy takich, których tak naprawdę nie ma i nie było. To teraz o tym transferze do Legii. To z perspektywy kibica, może ja powiem. No jeżeli masz gościa, czyli ciebie, tak, który wychował się na Kozłówku i mówi, że jest za Wisłą. No i ten kibic nie wie, jak się to naprawdę dzieje w klubie, co się dzieje. I dostaje taką informację, że Krzysztof Mączyński odchodzi. No to jeszcze do Legii. Tak? No bo gdybyś odszedł do tej Jagiellonii, o której tam rozmawiałeś, mówiłeś kiedyś w food trucku, no to byłoby zupełnie inaczej. Natomiast kiedy odchodzisz do Legii, to każdy kibic siłą rzeczy gdzieś tam ci to ma za złe, prawda? Jeszcze tym bardziej, jeżeli nie zna sytuacji. No gorzej by było, gdybyś tylko poszedł na drugą stronę błoń i... Nie, to w ogóle to o tym nie gadajmy, nie? Bo to w ogóle to nie ma... Jasne. Ale nie, to ja tylko mówię, wiesz, porównawczo, prawda? Natomiast tak mówię, no kibice tego nie widzieli i tak mówisz, 30 tysięcy było na stadionie, kiedy przyjechałeś pierwszy raz, wszyscy gwizdali, z czego może cały procent wiedział, co tak naprawdę się wtedy działo w klubie. Więc to też pokazuje, że no wiadomo, możesz mieć żal do kibiców, ale też musisz ich zrozumieć, że oni nie wiedzieli. No nie wiedzieli, też byli po prostu mocno zmanipulowani przez przez ówczesne władze, które rządziły Wisłą. Więc jeżeli masz do nas jakiś taki żal, to ja na przykład ze swojej strony to cię mogę teraz przeprosić, cię przepraszam, bo wtedy akurat myślałem, gdzieś tam w głowie miałem takie myśli, że odchodzisz po prostu i może cię nie wyzywałem od Judaszy, ale jednak, jednak mnie to bolało jako kibica, no nie? Że Krzysiek Mączyński odchodzi do Legii. Wiesz co, tak naprawdę ja nie mam pretensji o to, bo ja przez to, że jestem takim, a nie innym człowiekiem, który czasami najpierw coś zrobię, później pomyślę. Ja idąc do tego programu w Kanał Plusie, ja sam dolałem oliwy do ognia. Bo ja odpowiadając na pytanie, tamto związane z Legią, że nie pójdę. Tylko wy musicie jedną rzecz uwierzyć. W tamtym momencie ja byłem wręcz przekonany, po tych nieudanych, gdzie miałem zablokowane transfery zagraniczne. Dla mnie Wisła w tamtym momencie, a to umówmy się, to zanim doszło do tematu, to było dużo, dużo wcześniej. Oczywiście później przez pryzmat tych internetów i tak dalej to zostało tylko napompowane, bo to miało napompować, żeby nastawić kibica jakby przeciwko mnie. Okej. Okay. To był mój problem, bo ja coś takiego powiedziałem. Ja miałem pomidora. Ja mogłem powiedzieć pomidor w tamtym momencie. Ja go nie wykorzystałem i by było po temacie. I by nikt nie miał żadnych pretensji. A to, że ja powiedziałem, że nie pójdę, a później poszedłem, to było spowodowane tym, że po pierwsze, jeżeli ja już wiedziałem, że nie odejdę za granicę, bo zostały zablokowane 3 możliwości transferowe, to ja chciałem za wszelką cenę skończyć karierę we Wiśle Kraków. Kupiliśmy dom niedaleko zresztą wylotówki na Myślenicę i tak dalej, gdzie ja miałem wszystko podporządkowane ku temu, ale no mówię, no rozegrały się pewne rzeczy, które w większości kibiców nie ma świadomości, co się działo w okresie, kiedy ci ludzie akurat trzymali, byli właścicielami tego klubu. Tam już mówię, no rozegrały się pewne rzeczy, które spowodowały to, że ja musiałem podjąć jakąś decyzję. Wtedy pojawił się temat właśnie Legii Jagiellonii Białystok. Tam były kwestie finansowe, to nie chodziło o kwestie finansowe, broń Boże, bo tam kwestie finansowe Jagiellonia stanęła naprawdę na głowie, żeby mnie ściągnąć. Ale
momencie, kiedy już ta nagonka na mnie była dosyć mocno, wykorzystały to też władze klubu w ówczesnym czasie, bo oni już wiedzieli, że kibice są przeciwko i tam już się włączyła gra, kto więcej znowu z klubu zapłaci. Bo na początku to nie było tak, że ja pójdę do Legii, dostałem zgodę i tak dalej, bo wiadomo, bo też oni musieli dużo tam główkować nad tym, jak to rozegrać, bo oni jako właściciele tak naprawdę decydują o tym, o twoich losach. No bo jeżeli oni by powiedzieli wprost, nigdzie nie idziesz, nie ma tematu, zostajesz we Wiśle, koniec, kropka, tak? Ale później mówię, no rozegrały się te właśnie różne sytuacje w internecie, i później te nagonki na mieście i tak dalej, i tak dalej. Zostało to tylko wykorzystane i później już ich nie interesowało, czy pójdę do Legii, czy pójdę do Jagiellonii, tam już to wchodziła w grę kwestia finansowa, kto da więcej. A to, że Legia dawała więcej w tym momencie, to tak naprawdę zadecydowało między innymi o tym transferze. I druga rzecz, no tak jak powiedziałem już wcześniej, jeżeli właściciel klubu mówi, nie możesz iść do klubu Legia Warszawa, to ja jako zawodnik nie miałem nic do powiedzenia w tym momencie, bo bym musiał wykonywać. Ja byłem związany kontraktem półrocznym, ale to, że mi się jeszcze pół roku kończy, za pół roku kończył kontrakt, to tak naprawdę oni mnie musieli sprzedać, bo byłem chyba wtedy po Mistrzostwach Europy jedynym takim możliwym jakby zarobkiem dla klubu. Ja i tak bym nie został w tej Wiśle. Czy bym poszedł do Jagiellonii, czy bym poszedł do Legii, czy gdziekolwiek indziej, jakby się coś trafiło, bo kilka tematów poupadało przez właśnie zagrywki pewnych ludzi w klubie. I tyle. No, ja też musiałem podejmować decyzję. Podjąłem bardzo ryzykowną dla siebie, dla swojej rodziny i pewnie niektórych kibiców gdzieś tam zraziłem do siebie. Ale ja też otworzyłem oczy na pewne rzeczy, bo sentymenty sentymentami, ale jeżeli ktoś nie ma szacunku dla ciebie, to ja też mówię, to ja też nie szanuję ludzi. Podjęliśmy taką zagrywkę, poszliśmy na noże, oni to wykorzystali w 100%, ale ja mówię, ja nie jestem przegrany w tej sytuacji, bo w przegranej sytuacji to są ci ludzie, którzy dzisiaj pokazali po czasie tak naprawdę, ile są warci. Bo to, że mnie sprzedali, to oni też się posprzedawali nawzajem. Tyle mam do powiedzenia w tym temacie. Tutaj jest pytanie od jednego z kibiców. Jaka była najbardziej patologiczna sytuacja w Wiśle Kraków, z jaką się spotkałeś? Wiesz co, myślę, że odpowiedziałem na to pytanie. Największą patologią w klubie było przejęcie jakby klubu Republiki Pałacu Biała przez tych ludzi, którzy nie mieli bladego pojęcia o rządzeniu piłką klubową. Także dla mnie to była największa patologia tego wszystkiego. I kolejne pytanie od kibica. Jak wspominasz tych ludzi? Tutaj chodzi o Damiana Dukata, Marzenę Sarapatę i Daniela Gołdę. Czy któremuś z nich podałbyś teraz rękę? Ja już na tym okresie, jak byłem, to już faktycznie się z nimi nie witałem, ani nie żegnałem, ani rozmowy były na zupełnie innym poziomie i nie ma takiej możliwości, żebyśmy sobie podali ręce. No właśnie tutaj też jeden z kibiców prosi, żebyś tutaj jakoś scharakteryzował te trzy postacie, które... Nie ma sensu, nie będę nikogo z nich charakteryzował, nie będę się tutaj tłumaczył za osoby, które tak naprawdę nie otrzymają wstęp na listę dzisiejszym, bo nie ma tam z nimi wygląda sytuacja. Dobrze, to zamknijmy temat Wisły i teraz chciałem zapytać o twoją karierę, bo pojawiła się taka opinia kibica, że w każdym polskim klubie, w którym grałeś, to pozostawiłeś duży niesmak. No bo tak, bo w Wiśle to wiadomo, już mówiliśmy, w Legii była tam kosa z trenerem, no i w Śląsku też coś tam nie grało ze szkoleniowcem. Powiem ci tak. No ciężkie pytanie, bo to nie jest tak, że nie wiem, ja jestem na tyle jakimś tam człowiekiem, który zawsze gonceny doprowadza do konfliktu. Dzisiaj cokolwiek bym nie powiedział, to i tak tak naprawdę moje słowa mogą być zupełnie odbierane, ale no we Wiśle wiadomo, jaka była sytuacja. No to tam weszły nie wiem, kwestie transferowe i tak naprawdę no mamy sytuację przedstawioną. Natomiast mówię w Legii. No w Legii to też nie jest tak do końca. Byśmy mogli tutaj rozszerzyć wątek, ale to, że wszedłem w konfrontację jakby z trenerem, to ja z nim nie miałem problemów. Tylko mówię, no, ja byłem łatwym kąskiem jakby też do uderzenia tak naprawdę przez władze klubu. To był chyba moment, w którym odpadliśmy z Ligi Europy, z kwalifikacji do Ligi Mistrzów czy do Ligi Europy. Zaczęło się jakby w klubie też czyszczenie. Wiadomo, że każde niepowodzenie wiąże się jakby z kwestiami finansowymi. Też ja miałem też dosyć wysoki kontrakt.
A mój transfer tam nie był jakby do tego klubu takim przez kibiców też dobrze odbierany, bo wiadomo w jakich okolicznościach. Spowodowało to, że ja miałem jeden zapis w kontrakcie, który do tamtego momentu byliśmy chyba po 13-14 spotkaniach, w których ja miałem rozegrane bodajże 11 pełnych. Miałem ponad 80% na chwilę obecną i jedynym warunkiem, żeby mnie, ten kontrakt się nie przedłużył, to było tak naprawdę zesłanie drużyny rezerw. To nie jest, że Ricardo Sapinto po prostu nagle się odwidział, nie wiem, że Mączyński muszę go odsunąć, bo jest słaby. No okej, no to jest łatwo tam przedstawić kibicom i tak dalej, bo też nie wiem, sportowo może się nie broniłem, albo nie wiem, klub mnie, kibice gdzieś tam zupełnie inaczej odbierali. Ale ja musiałem rozegrać 50% spotkań, żeby ten kontrakt się przedłużył. Ja na tamtą chwilę rozegrałem praktycznie we wszystkich spotkaniach mecze, więc to był jedyny warunek, który mógł spowodować to, że ja tych minut nie dogram. Więc ja po czasie się dowiaduję też pewnych rzeczy i też byłem z Bogusławem Lesiendorskim rozmawiałem, jak mniej więcej to wszystko wygląda. Także byłem świadomy, byłem przygotowany i tak naprawdę żadnej krzywdy mi to nie zrobiło. Co do Śląska, no to tutaj moglibyśmy wjechać na temat polityki. To wiedźmy. No, także mówię, tamten sezon dużo też pokazał, jak ledwo się utrzymaliśmy i no, umówmy się, no, kapitana zespołu po 3 latach, gdzie masz bardzo dobre jakby relacje z prezesami, z dyrektorem sportowym, z całym klubem, jesteś fajnie traktowany przez kibiców, nie zarabiasz najwięcej w klubie i nagle po 3 latach dowiaduje się, że musimy cię przesunąć do rezerw. To tamten sezon tak naprawdę, gdzie Wisła spadła, a myśmy się utrzymali. Kosztem. No, jak było źle, to zawsze wszyscy prezesi, dyrektorzy biegli, tak, Krzysztof, trzeba utrzymać zespół, musimy wszystko zrobić. Jak było dobrze, pięknie, kolorowo, no to nas unikali w każdych rozmowach, a no, umówmy się, tam jest temat polityki, o której nie będziemy rozmawiać, bo polityka to jest bardzo duże zło. Ludzie rządzący, no to wiadomo, to tam nie ma co w to wchodzić, no i po prostu, no przez to, że w tamtym sezonie takie rzeczy się wydarzyły, ktoś musiał ucierpiać, ja zamiast nagrodę za to, że dotrzymaliśmy jakby to, co nam powierzono, to w nagrodę zostałem cofnięty do drużyny rezerw i chcieli mnie usunąć po prostu z klubu. A dlaczego? Bo byłem niewygodny, bo tak jak już powiedziałem, nie jestem uzależniony w tym momencie od żadnych właścicieli, żadnych klubów i tak dalej, bo zupełnie inaczej podchodzę do życia w tym momencie i mi było łatwiej jakby w takich konfrontacjach gdzieś tam z ludźmi rozmawiać. Druga rzecz, nie bałem się o niczym rozmawiać. Stawałem za każdym zawodnikiem, to ci każdy potwierdzi, za każdym pracownikiem w klubie i być może przez to, że byłem niewygodny, zostałem po prostu odsunięty i tyle. No i tak się zakończyła moja przygoda we Wrocławiu. Także nie jestem wcale toksyczny, tylko po prostu czasami wyrażam swoją opinię, bo mam do tego pełne prawo, a nie obawiam się konsekwencji pewnych rzeczy. Czy to nie jest tak, że trener chciał cię odsunąć, tylko bardziej ktoś zdecydował, znaczy od pierwszej drużyny, tylko bardziej zdecydował ktoś wyżej od niego, można w ten sposób powiedzieć. No tam to już były próby w końcówce tamtego sezonu, tylko jeden manewr się nie udał, właśnie między innymi po meczu z Wisłą Kraków, Termaliką, gdzie miało być gładkie utrzymanie, wtedy było łatwiej. A już były wtedy próby odsunięcia przed jednym meczem z Termaliką. Mnie później trener mi przedstawił całą sytuację, jak to wyglądało, że dostał taki prykaz jakby z góry. Później wcześniej trener Magiera przechodząc do klubu już też dostawał sygnały, że delikatnie już Mąkę trzeba odstawiać. Akurat się tego nie podjął, bo z trenerem Magierą mam bardzo dobry kontakt. Mówię, później była próba tego trenera Tworka. A na koniec końców dyrektor sportowy przyjechał tutaj właśnie do Wieliczki, żeby przedstawić tą informację, że jest taka, a nie inna sytuacja. Jak to stwierdził, nowej energii potrzebowali. No i tak to mniej więcej z góry wyglądało. A propos Jacka Magiery. Była gdzieś taka sytuacja, to znajomy mi podesłał, że zwłaszcza z tymi dziennikarzami jakaś afera. Oskarżył cię o to, że ty zwolniłeś Jacka Magierę z Legii. Zapowiadałeś, że pójdziesz z tym do sądu. Temat Jacka Magiery był przerabiany. To wszystko miało jakby... Ale nie poszedłeś tym ostatecznie do sądu. Nie poszedłem. Dlaczego? Starałem się później prywatnie z Bogusławem Leśniodorskim. Pojechałem do niego osobiście do Warszawy.
bo nas tam było w procesie 4 czy 5. Dziwny zbieg okoliczności, sytuacja pojawiła się po naszych niepowodzeniach w Lidze Europy, po czym ja byłem na kadrze z tymi chłopakami, którzy teoretycznie zwolnili Jacka Magierę i do tego był jeszcze Dominik Noć, który również był na kadrze. Na zawodnicy mamy, ja miałem taką siłę w Legii, sam zresztą widzisz, że mnie później skasowali, odstawili i tak dalej. Ja byłem tak mocny, że ja mogłem iść do prezesa i powiedzieć tak, zwolnijcie trenera Magierę. No przecież na normalny rozum. Trener Magiera to był jedyny z 2 czy 3 ludzi w Warszawie, którzy wyciągnęli do mnie rękę, który mnie chciał bardzo, który dał jakby na chleb. Ja oddałem mu jakby za to, że dzięki niemu gdzieś tam otrzymałem możliwość transferu, zarobienia pieniędzy, to ja mu oddałem po prostu, że go zwolniłem. Jedno z drugim się gryzie. Wiadomo, no łatwo jest w internecie gdzieś tam podpinać pewne rzeczy. Natomiast no dziwny zbieg okoliczności, że w momencie, kiedy chcieliśmy wrócić do tematu, bo ten pozew był przygotowywany tylko przez prawników gdzieś tam z klubu, dziwnym zbiegiem okoliczności ten prawnik po czasie, kiedy wszystko ucichło, się wycofał. Ja osobiście próbowałem gdzieś tam wejść na, w swojej osobie na ścieżkę sądową, ale mi to wybito z głowy. Po pierwsze, w Polsce takie jest prawo, że pewnie jeszcze ta rozprawa by trwała. Byłaby przesuwana z roku na rok. Ja bym skończył dawno grać w piłkę, sprawa by wyszła na jaw, że tak, albo tak, miałeś rację i tak dalej. Popłynąłbym kolosalne pieniądze. Straciłbym ogromne pieniądze i Bogdan do mnie mówi w ten sposób, że Krzysiek, znam sytuację, mówię, jak to wyglądało, bo też pracowałem, byłem prezesem Legii i tak dalej, wiem wszystko, co miało na celu i teraz sobie odpowiedz na pytanie, czy chcesz, mówię, ja mogę się zająć tą sprawą, ale będzie cię to kosztowało duże pieniądze i czy to jest warte, bo to będzie trwało lata i tak naprawdę mi otworzył obraz na to wszystko, czy to było warte jakby chodzić i się, nie wiem, dla świętego spokoju, żeby, nie wiem, udowodnić ludziom, bo cię zaczepiałem na internecie i tak dalej. Ja to odpuściłem, natomiast ten dziennikarz, on do dzisiaj, nie wiem, czy on w ogóle gdzieś pracuje w tym. Myśmy mieli okazję gdzieś go spotkać z Arkiem Jędrzejczykiem, jak byliśmy na zgrupowaniu, momencik, to było w... nad morzem, było takie zgrupowanie prezentacji. No, w każdym razie było to nad morzem, okej, wiem. No, jakieś zgrupowanie i po prostu on tam gdzieś stał z tymi dziennikarzami, podeszliśmy po jednym z treningów do niego i tłumaczymy, no, czemu chłopie piszesz takie rzeczy, czemu mówię, wprowadzasz ludzi w błąd, co ty miałeś na co, żeby się klikało i tak. On założył czapkę, spuścił głowę przy dziennikarzach, tam byli świadkowie, ci dziennikarze, także... nie podjął nawet rozmowy ani nic, także mówię, no to co puszczą ludzie do mediów, to tak naprawdę no my piłkarze i tak będziemy najgorsi, co byśmy nie powiedzieli, co byśmy nie zrobili, to my jesteśmy w tej sytuacji i tak ci źli, to dla swojej mówię, chciałem pokazać tym ludziom właśnie, co pisali gdzieś tam na mnie jakieś rzeczy, że dobra, to ja wam udowodnię i tak dalej, ale nie miałem kompletnie świadomości, jak to wygląda w Polsce, jeżeli chodzi o takie sprawy sądowe. Stąd później już odpuściłem. Natomiast jest rzeczniczka prasowa w Legii, pani Izabela Kruk, która, jak ktoś ma ochotę, może podpytać w tej sprawie, jakie miałem podejście do tego, bo ja od razu po pierwszy dzień, kiedy to wybuchła ta afera, chciałem po prostu tę sprawę jakby załatwiać, więc Iza potwierdzi to. Mówiłeś o zgrupowaniu reprezentacji, to jeszcze cię zapytam o Adama Nawałkę, bo w podtraku mówiłeś, powiedziałeś takie zdanie, że ta decyzja o tym braku powołania to być może nie była to tylko i wyłącznie decyzja trenera. Czy ty możesz po tym czasie powiedzieć, kto według ciebie gdzieś tam pociągał za te sznurki i stwierdził, że Mączyński to jednak do tej kadry nie pasuje? Wiesz co, trenera Nawałkę znam, tak naprawdę to jest jedna z kilku osób, która dzięki niej tak naprawdę zaistnieje w piłce i znam. No tak, ale kwestia tego tylko, czy sobie to wyjaśniliście już po takim czasie? Nie mamy kontaktu od 2018 roku i być może będzie kiedyś okazja usiąść na kawie. Jeżeli trener Nawałka potwierdzi mi moje informacje, to kiedyś wam o tym powiem. Natomiast nie mam potwierdzenia i nie będę tutaj rzucał jakby nazwiskami czy osoby, które decydowały o tym, dlaczego to nie pojechałem. Dobrze,
To jeszcze wrócimy na chwileczkę do Wisły i teraz ta zapowiadana część odnośnie tego, co ja dostaję jakieś wiadomości na temat Krzyśka. No to między innymi coś takiego, że Krzysztof Mączyński został zmuszony siłą, ale tak faktycznie siłą do transferu do Legii Warszawa i nie było to na zasadzie rzucenie kartki papieru, tylko była to faktycznie siła fizyczna, jak to mówił gdzieś Dariusz Szpakowski. I przy okazji dostaję też informacje takie od ludzi na Twitterze, oczywiście anonimów, gdzieś kryjących się za nikami takich polnych zwierzątek, które właśnie mówią, że ty to miałeś przerąbane, że nawet ci potrafili do domu, jak to mówią, wjechać. Więc na początku, tak. Na początku chyba rozmawialiśmy już mniej więcej, jak wygląda życie w internecie, jak to wygląda życie takie normalne. Nie, to kompletnie bzdury, nic takiego nie miało miejsca i nic siłą, żadnej siły nie używał, także kompletnie nie ma tematu w ogóle. Nie, mi się śmiać po prostu chce, że takie rzeczy właśnie większości ludzi przez to, że nie mają kompletnie wiedzy, później przez pryzmat takich informacji puszczają to dalej i to się gdzieś tam rozchodzi, tak? Czy jeszcze była kwestia tego, że w ogóle ten użytkownik spalił koszulkę Krzyśka. Więc jest to potwierdzone przez tą osobę. Jesteś idealnym przykładem na to, że ta osoba ci nawet potwierdziła tą sytuację. Mhm. Nie była chyba kompletnie świadoma, że dojdziemy po prostu do tej osoby, kto to jest, a informacje, które tobie przekazał, które później ja ci oczywiście zdementowałem, a na sam koniec potwierdziliśmy ci sytuację. Słuchaj, mnie można nie lubić, bo ja jestem tym, mówię, no, ja jestem tylko piłkarzem, który przeszedł do Legii Warszawa. Ale jeżeli ktoś pali koszulkę z moim nazwiskiem, mógł wyciąć nazwisko i koszulkę zostawić, spalić samo nazwisko. Tak, podobno właśnie, że spalił tylko twoje nazwisko, a herb i logo sponsora zostawił. Nie przyznał ci się do końca, bo ja mam informację i to jak będziesz potrzebował, to ci nawet ci podeślę. Spalił koszulkę i było nagranie z tego widowiska, także spalił jakby logo Wisły Kraków. Nie spalił Mączyńskiego, spalił Białą Gwiazdę, spalił koszulkę Wisły Kraków, więc myślę, że tu nie ma co mówić. Jakie plany na przyszłość? Czy ty byś chciał iść w trenerkę, potocznie mówiąc? Chciałbyś być jej trenerem? Nie, na chwilę obecnie nie planuję. Nie zamierzam raczej od piłki tam dalej, ale nie myślę na tym. Na temat coś związane z piłką może. A który trener Wiśle Kraków dał ci najwięcej? W sensie może inaczej, który tak pokazał największy warsztat, kiedy ty jeszcze w tym klubie grałeś? Który trener? No nie wiem, wiesz co, ja w sumie z każdym trenerem, którego miałem w Wiśle, czy to był Kiko Ramirez, tam był Dowczyk. Był Moskal i był chwilę trener Radek Sobolewski. Mhm. Więc każdy dawał coś innego, więc tutaj nie ma, że któryś... No każdy z trenerów był inny, każdy miał inny sposób jakby na drużynę, ale mówię, przy każdym się czułem komfortowo, z każdym miałem bardzo dobrą relację i nie z każdym wchodziłem w konflikty, jak to wcześniej tam miałem pytanie. Także... Czyli wszędzie w konflikty wchodziłeś z trenerami, tylko w Wiśle wchodziłeś z właścicielami, tak? Tak. To ostatnie pytanie od widza. Czy za jednego z tych trenerów z Wisły Kraków skoczyłbyś w Łodzień? Może za Radkiem Sobolewskim, skoro go tak... Tak. Za Radkiem mieliśmy wspaniałą współpracę w Górniku Zabrze, także świetny trener i świetny człowiek. Życzę mu naprawdę, żeby w tym roku za wszelką cenę tylko z pierwszego miejsca, żeby awansował z tą Wisłą, bo każde inne miejsce to będzie porażką. Także. Właśnie miałem cię zapytać już zupełnie na koniec, czy wierzysz w to, że Wisła awansuje, ale odpowiedziałeś tej ostatniej odpowiedzi. To wszystko na dzisiaj w podcaście Biała Gwiazda pod lupą. Dzisiaj naszym gościem był były piłkarz Wisły Kraków, Krzysztof Mączyński. Dziękujemy ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Subskrybuj kanał Biała Gwiazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco.